Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Volkswagenem e-Golfem. O, tutaj stoi drugi e-Golf. Na początku dwa ogłoszenia. Pierwsze to jest takie, że chciałbym wam pokazać, co się dzieje, gdy nie oznaczamy się na Plugshare. Specjalnie zjechałem na ładowarkę PGE tutaj na Pradze w Warszawie, żeby podładować swój akumulator. Niestety e-Golf nie był zarejestrowany na Plugshare. Co prawda samochód jest z Holandii, jak widać, więc to trochę go usprawiedliwia, no bo... Chociaż w sumie, czy to go usprawiedliwia, to jest też pytanie. No bo nie, i tak powinien się oznaczyć, chociaż no, za granicy może nie zna, no nie wiem, może w Holandii jest to inaczej. Także zjechałem tutaj bez sensu i nie mogę się podładować. A druga sprawa jest taka, że chciałbym was zaprosić do przejażdżek Teslą. Wróciłem do realizacji przejażdżek Tesla Model 3, białą, w Long Range'u, w Warszawie, także jeżeli będziecie chętni na taką przejażdżkę, to możecie do mnie napisać na maila, mail znajduje się w opisie filmu i możemy się na taką jazdę testową, godzinną lub dwugodzinną, umówić. Także zapraszam was serdecznie i zapraszam do oglądania. Teraz jak ładowarka jest zajęta? A ile mamy procent, bo nawet nie wiem. Mamy jakieś 40%. Co się robi w takiej sytuacji? Szuka się kolejnej? Albo czeka. Czy jest tu gdzieś kolejna? Nie. Okno jest otwarte, musi się włamać. A samochód ma 81% baterii. Czyli bym musiał poczekać jakieś, powiedzmy, 20 parę minut, żeby się podładować, albo jechać dalej, bo jedziemy właśnie do Poznania i ładować się gdzieś na trasie. I to są właśnie takie trochę trudne dylematy, ale ja chyba pojadę dalej, bo nie będę czekał, aż samochód skończy się ładować, bo szkoda mi czasu, po prostu najwyżej podładuję się na stacji ładowania Greenwaya gdzieś przy autostradzie. Do Łodzi może mi się uda dojechać, mam w zasięgu jeszcze jakieś 100-120 km, zobaczymy, czy się uda. Po chwili jednak przyszedł właściciel samochodu i po 5 minutach odłączył samochód od ładowania, więc postanowiłem naładować samochód tutaj. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć w międzyczasie, że zrobiłem test zużycia energii w mieście, ponieważ przez jakieś 5 dni ostatnio jeździłem tym samochodem tylko po mieście i udało mi się zrobić ponad 200 km. Zobaczcie, ile mi się udało zrobić na pełnym naładowaniu. Jeżdżę samochodem już od 4 dni i udało mi się zrobić 184 km przy pełnym naładowaniu. Zobaczcie, zostało mi 27 km jeszcze do zrobienia, końcówka baterii, a zrobiłem od ładowania 184 km w 8 godzin. Średnie zużycie, jeżdżąc po Warszawie dynamicznie, wynosi 12,7 kWh. Średnia prędkość, jak widać, 22 km, czyli oznacza to, że jeździłem po mieście. 200 km bez problemu tym samochodem zrobimy, ale to tak wiecie, do zera. I tak to jest bardzo dobry wynik, 184 przy takiej mojej jeździe codziennie, gdzieś tam parę miejsc muszę w Warszawie odwiedzić. To w zupełności wystarcza na jakieś 4-5 dni. Tak jak już mówiłem podczas ostatniego live'a, miałem kilka możliwości, żeby podładować samochód w trakcie chociażby robienia zakupów, czy w trakcie wizyty w jakimś miejscu, gdzie są stacje ładowania, ale specjalnie tego nie robiłem. Gdybym to robił, tak naprawdę w ogóle bym nie odczuł tego, że potrzebuję jechać specjalnie na ładowarkę, tylko przy okazji ładując cały czas bym zapewnił optymalny poziom energii w akumulatorze. Właśnie wyjechaliśmy z ładowarki Greenwaya w Strykowie, ładowaliśmy tutaj chwilkę samochód, tak żeby dojechać do Konina albo do Wrześni. Mam w tym momencie 173 km zasięgu i mam nadzieję, że uda się na tym dojechać do Konina, a już sprawdziłem pogodę i w Poznaniu i teraz przed Poznaniem jest duża burza. Taka naprawdę ostra, z piorunami, z dużym deszczem, więc będzie się działo, będzie ciekawie. Jestem już na kolejnej stacji ładowania w Buku, już minąłem Poznań. Wczoraj akurat zdrzemnąłem się na ładowarce i szczerze przyznam, że przespałem koniec ładowania, chyba o godzinę, więc już nic nie nagrywałem. Nocowałem w Poznaniu, doładowałem w Poznaniu na jednej fazie samochód do pełna. Teraz dojechałem do Buku i jeszcze byłem zjeść śniadanie i w tym momencie uzupełniłem akumulator znowu praktycznie do 100%. I chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami odnośnie tego samochodu, który nie jest doskonały i któremu wiele brakuje do doskonałości. Za to zasięg jest większy niż się spodziewałem. Mam kolejny błąd aplikacji, nie chcę się załadować wszystkie dane. Klikam zatrzymaj, zobaczymy, czy chociaż to zadziała.
chyba nie. Po ponownym uruchomieniu aplikacji jednak zadziałało, mamy 99%. Jeszcze raz spróbuję zatrzymać, udało się, zatrzymano ładowanie. Jestem już w Zielonej Górze na Ekoenie. Ja właśnie naładowałem teraz samochód, znaczy ładuję na Ekoenie. A tam niedługo do waszej dyspozycji będą takie ogródki, gdzie będzie można sobie na zewnątrz zjeść. I od dzisiaj, czyli od 2 lipca, już działa strefa gastronomiczna, także też już można tutaj przyjść i coś zjeść. Przejdźmy teraz do podsumowania e-Golfa. Widzimy teraz, że maksymalna moc ładowania to jest 39 kW, a według specyfikacji samochód może ładować się maksymalnie z mocą 40 kW, więc praktycznie osiągnął swoje maksimum, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale i tak wartość jest bardzo mała. Trzeba pamiętać, że tutaj też jest bardzo mały pakiet baterii, 32 kWh, więc nie ma też się co spodziewać jakichś kosmicznych liczb. Może nie będę teraz dokładnie wam pokazywał wszystkich moich wyników. Mogę powiedzieć jedynie, że poziom głośności w środku w kabinie jest w miarę podobny do poprzednio testowanych samochodów. Przy niektórych prędkościach wychodzi nawet lepiej. Jest o kilka decybeli ciszej. Przy na przykład prędkości 150 km na godzinę to jest różnica około 3-4 decybele niż na przykład Kia Niro czy Kia e-Soul. Ale to ze względu na to, że Volkswagen myślę, że jest dobrze spasowanym samochodem, jest dobrze wykończony w środku, no bo to jest już jednak samochód. No nie byle jaki, nie, chodzi mi o jakość wykonania. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o sam napęd elektryczny, baterię i tą konwersję całą na opcję spalinową, na opcję elektryczną, to nie ma tutaj szału. Naprawdę jest wiele takich rzeczy, o których mówiłem jeszcze w poprzednim odcinku, które są po prostu przerobione z wersji spalinowej na wersję elektryczną i one nie do końca mają sens. Na przykład dźwignia zmiany biegów nie ma sensu. Mamy dźwignię zmiany biegów, która pozwala nam na wrzucenie drive, ale jak wrzucimy na drive i będziemy ruszać prawo-lewo, to wtedy zmieniamy poziom rekuperacji. A jak wrzucimy na B, to też mamy rekuperację. I tego nie rozumiem, bo rekuperacja jest na podobnym poziomie na B jak na D przy maksymalnie włączonej rekuperacji, więc to jest dla mnie trochę bez sensu. No ale tak zrobili, bo pewnie nie mieli co zrobić z tą wajchą, a to wszystko zostało zaadoptowane po prostu z wersji spalinowej. Tak samo chociażby te przyciski tutaj. Tymi przyciskami plus minus zwiększamy prędkość na tempomacie o 10 km na godzinę, a tymi o 1. I tutaj jest też mało intuicyjne, bo dosyć późno to znalazłem. Reset i set. I w tym samym miejscu ustawiamy sobie plus 1 km lub minus 1 km. Nie pokazuje samochód mocy ładowania. Zobaczcie, teraz widzimy tylko czas ładowania, 35 minut do końca. Nie pokazuje nam procentu naładowania, tylko pokazuje nam wskaźnik i ilość pozostałych kilometrów do zrobienia. Więc jeżeli chodzi o to, no jest to słabe, bo jednak moc ładowania, gdyby nie stacja ładowania, no to nie wyświetla nam się tu nigdzie, a to jest bardzo ważny parametr i on powinien obowiązkowo być w każdym samochodzie wyświetlany. Chyba że gdzieś to tutaj jest, ale szczerze mówiąc nie znalazłem tego. Wiem, że gdzieś w ustawieniach możemy sobie tylko ustawić moc, że tam szybko, wolno i tak dalej. Ale widzicie, to wszystko jest w kilometrach, a ja nie lubię w kilometrach. Fajnie jakby było w mocy wyrażanej i w procentach, żebyśmy mogli mieć jakieś odniesienie, a nie kilometry, które w każdym samochodzie mogą być po prostu inne. No i widzicie, teraz mamy tutaj jeszcze e-manager, możemy sobie tutaj zaprogramować jakieś ładowanie. Tutaj mamy miejsce ładowania, standard, maksymalny prąd ładowania, max. Tu możemy sobie zmienić ilość amper, no to dobrze, że jest ustawione na max. No ale no, granica też ładowania i tak dalej, ale to i tak jest zbyt mało, tu powinno być więcej opcji i przede wszystkim powinien samochód pokazywać maksymalną moc ładowania. To jest porażka, że tego nie zrobili. Samochód kosztuje chyba 144 tysiące, czy jakoś tak, według strony Volkswagena. I szczerze mówiąc, jest to jeden z gorszych elektryków, powtarzam to, którym jeździłem. Samochodem się bardzo przyjemnie jeździ, bo Golf sam w sobie jest bardzo przyjemnym samochodem, szczególnie do miasta, bo jest taki mały, zwinny, szybki. I w elektrycznej wersji też sprawia dużo przyjemności z jazdy, ale po prostu te wszystkie rzeczy, które zostały tutaj tak
chamsko przerobione na z wersji spalinowej na elektryczną, właśnie powodują, że nie jest to dobrze zrobiony samochód. Przykładowo jeszcze z tą dźwignią zmiany biegów miałem kilka takich sytuacji, że normalnie w samochodzie, jak jedziecie sobie elektrykiem, no to wyłączacie silnik i bieg automatycznie, znaczy automatycznie wrzuca nam się park. A tutaj, jak tego nie zrobicie, bo z przyzwyczajenia od razu wyłączam silnik tym przyciskiem tutaj, no i wychodzę sobie z samochodu, to nagle zaczyna mi piszczeć, że muszę wrócić do samochodu, nie mogę zamknąć samochodu i raz prawie zostawiłem samochód otwarty, ale wróciłem, bo nie słyszałem tego pstryknięcia zamków. Wróciłem, się okazało, że samochód w ogóle się nie wyłączył, że jest cały czas na D, że muszę wrzucić na P, jeszcze raz włączyć, wyłączyć ten przycisk, ten silnik, tak jakby zapłon, no i potem dopiero mogłem zamknąć samochód. Także jest wiele takich rzeczy, które są uciążliwe. Naprawdę brak tu takiego podejścia bardziej intuicyjnego. Jest tu tak trochę na siłę poutrudniane parę rzeczy. No ale sam samochód sobie jest przyjemny, no jak to Golf. Co do wyników z moich testów, to niedługo zostaną opublikowane, bo już mi się trochę samochodów nazbierało, więc będziecie mogli sobie zobaczyć zużycie energii i tak dalej przy różnych prędkościach i głośność. Ja tymczasem kończę, ponieważ za chwilę odbieram kolejny samochód Peugeota E208 i Wam dziękuję za oglądanie. Dwa filmy udało mi się zrobić z e-Golfa, mam nadzieję, że jakiś pogląd to dało i czegoś się dowiedzieliście. I dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.